Alan, to nie pierwszy raz, kiedy zakładasz koszulkę lidera klasyfikacji generalnej w Tour de Pologne. Tak, 2 lata temu z Quickstepem rzeczywiście byłem liderem. Bardzo mnie cieszy to, że jestem w tak dobrej formie również i w tym roku. Cieszę się z tego sukcesu, cieszę się, że mogłem go dać mojej drużynie. Bardzo dużo trenowałem tego lata i to naprawdę bardzo miłe uczucie, kiedy dostajesz taką nagrodę po ciężkiej pracy. Ostatni kilometr był lekko w dół, był szybki i trochę nerwowy. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Tak, było bardzo, bardzo szybko. Wiesz, nie lubię finiszy w dół. Nie jestem dużym zawodnikiem, oni potrafią osiągać bardzo duże prędkości na takich sprintach. Ja wolę, jak jest lekko pod górę. Tym bardziej cieszę się z drugiego miejsca. Andre Greipel jest bardzo silnym zawodnikiem. To dla mnie duży sukces. Nie bałeś się kolejnego upadku? Nie, wiesz, to jest część wyścigu. Czasami się człowiek przewraca. Jeśli boisz się upadać, nikt nie każe ci jeździć na rowerze. Jak oceniasz swoją formę w porównaniu do tej zeszłorocznego Tour de Pologne? Trudno to porównać. Trasa jest inna, chociaż finisze podobne. Lekko w dół, szerokie. W zeszłym roku popełniałem błąd, zaczynając finisz zbyt wcześnie, a dzisiaj poszło mi znacznie lepiej. Jak myślisz, ile etapów możesz jeszcze wygrać? Bardzo mnie cieszy dzisiejsze zwycięstwo. Myślę, że inne mogłyby być tylko miłym dodatkiem. Gdy rozmawialiśmy dziś rano, mówiłeś, że chciałbyś wygrać dzisiejszy etap. Udało się. Tak, zawsze w takich sytuacjach chcemy grać istotną rolę w wyścigu. Zespół bardzo mnie wspierał w dzisiejszym finiszu. Bardzo się cieszę z tego wspólnego sukcesu. Czy pomogło wam to, że nie musieliście dzisiaj gonić ucieczki? Tak, wczoraj pracowaliśmy przez prawie cały etap, nikt nam nie pomógł, więc dzisiaj mogliśmy sobie siedzieć zupełnie spokojnie w peletonie. Jak wyglądało ostatnie kilkaset metrów finiszu? Było niebezpiecznie, szybko, w dół, dużo zawodników dookoła. Udało mi się znaleźć dobre miejsce. Miałem dzisiaj szczęście i dobre nogi. Marcinie, gdy rozmawialiśmy przedwczoraj, mówiłeś o tym, że liczysz na to, że peleton zapomniał, że nie należy cię puszczać i być może... Generalnie dzisiaj próbowałem od samego początku kilkanaście akcji, no i w końcu się powiodło. Możesz opisać krótko przebieg ucieczki, współpracy i jak wyglądała walka na premiach? No generalnie jak już oderwaliśmy się od peletonu, no to było wiadomo, że jest bardzo długa droga przed nami, bo dopiero pierwsza lotna premia była na 200 kilometrze. Tam zaatakował Bartek Matysiak, wygrał, później ja nastawiałem się na premię górską, no i udało się. Mam koszulę górala, będę próbował wieźć ją jak najdłużej i będę próbował jeszcze atakować na innych etapach. Sądziliśmy, że twoim celem jest koszulka najaktywniejszego zawodnika. No nie, tutaj ta koszulka już jest w reprezentacji, myślę, niech tak zostanie. Aż tak bardzo nie zależało mi. Jestem zadowolony, że w ogóle udało mi się odjechać i zdobyć jakąś koszulkę na tym wyścigu.